No to z racji, że jesteśmy w mojej pracowni, może egoistycznie chciałbym ocalić budynek, kamienicę na ulicy Kozielskiej. Ostatecznie można by ocalić całą ulicę. To tak egoistycznie, ponieważ tutaj mam pracownię. Wydaje mi się, że są to w pewnej mierze Katowice w pigułce. To byłaby Koszarowa 19, czyli budynek grafiki Akademii Sztuk Pięknych, bo tutaj jest moja pracownia i tutaj powstaje większość moich prac. I gdyby nie ten budynek, to gdyby nie ta pracownia, to nie miałbym gdzie działać tak naprawdę. W obliczu takiej potencjalnej katastrofy czy jakiejś zagłady ocaliłbym kino jako takie miejsce, które ma takie właściwości trochę schronu i trochę też przywołujący taki moment przed snem przez jakąś swoją strukturę i atmosferę. Tak się składa, że jeden z ważniejszych dla mnie budynków już nie istnieje, bo ja zazwyczaj pracuję w podróży, a podróżny, kiedy przyjeżdża do jakiegoś miejsca, to zazwyczaj pierwszym tym miejscem jest dworzec albo lotnisko. No, nasze władze naszego miasta pozbyły się tego dworca, tego oryginału. Wiele środowisk zaangażowanych w obronę tej architektury niestety przegrało tą walkę i według mnie tego najważniejszego budynku nie ma. Oczywiście wiadomo, że jest symbol taki jak Spodek czy inne nowo powstałe realizacje architektoniczne, ale właśnie ten dworzec idealnie uzupełniłby jakby dbałość i świadomość dbania o architekturę. I zastanawiam się, czy ta taka podstawowa infrastruktura w ogóle jest potrzebna? Może tak naprawdę chodzi tutaj o jakieś łącza internetowe, może czy relacje wirtualne mieszkańców Katowic? Może o to bardziej już chodzi, że łatwo nam wyobrazić sobie ścieżkę rowerową, przez którą możemy przejechać i spotkać się z drugą osobą, ale może to już nie jest też potrzebne, że możliwość dodzwonienia się czy napisania jakiejś wiadomości do drugiej osoby jest ważniejsza. Zgaduję, że większość odpowiedzi będzie brzmiała, że nie wiemy. Więc ja również nie wiem, co będę robił w czasie przyszłym niedokonanym. Zgaduję, że będę kontynuował to, co robię dotychczas. Będę prowadzić szerokie badania w kwestii teleportacji, bo ostatnio spędzam tyle czasu na podróżach, głównie do pracy i z pracy, że właściwie tracę połowę tygodnia chyba w podróży i myślę, że i mi, i moim bliskim bardzo wiele czasu i dobrej energii by to zaoszczędziło, gdyby coś takiego jak teleportacja istniało. Mam jeden taki plan, żeby pooglądać filmy dwóch reżyserów, które bardzo lubię, a z którymi mam duży kłopot. Chodzi głównie o Terrence'a Malika, większość filmów Terrence'a Malika i Gaya Madina, które jakby te wszystkie filmy są bardzo intrygujące, jeśli chodzi o pod każdym względem, ale jakby nie jestem w stanie ich pooglądać za innym zamachem. Z racji tego, że jest niedokonany, trudno powiedzieć. Najprawdopodobniej będę robił to samo, co dotychczas, czyli będę zajmował się sztuką współczesną, związaną głównie z podróżami. W najbliższym czasie wyjeżdżam w podróż prawie 2,5-miesięczną do Azji, od Tajlandii do Indonezji i tam będę odwiedzał różne dziwne miejsca i realizował swoje projekty, więc to jest ten przyszły, najbliższy, niedokonany, a w dalszej przyszłości
sądzę, że dalej uczenie na akademii, w szkole i zajmowanie się sztuką razem z młodzieżą. Będę monitorowała powietrze, będę sprawdzała w ogóle środowisko i będę miała kontrolę nad tym, w jakim otoczeniu żyję, pełną. Nie będę musiała zwracać uwagę na to, co piszą media, ufać im lub nie ufać, lub być podejrzliwym w stosunku do aplikacji, które mam na telefonie dotyczącej jakości, czy w ogóle stanu środowiska, czy wychodzić z domu, czy nie wychodzić, tylko będę to po prostu wiedziała sama jakimś sposobem. Myślę, że byłby to u mnie zimowy pejzaż. Pokrywa śniegu to jest element, który wyróżnia mnie najbardziej z wielu powodów, między innymi dlatego, że w specyficzny sposób wyobla krawędzie, załagadza kanty, tworząc specyficzny nastrój. Zdecydowanie architekturę i środki komunikacji. Nie miałem takiego jakiegoś, znaczy nie miałem wyróżnić w zasadzie żadnego takiego elementu, który się jakoś wychodzi na jakoś, wydaje się bardziej znaczący niż inne, bo w zasadzie jak teraz sobie myślę, to większość miejsc, które, w zasadzie jeden wspólny punkt, który by łączył te wszystkie jakby miejsca, które, do których mnie gdzieś tam ciągnęło, to były takie miejsca, które w których jakby człowiek próbował stworzyć jakiś rodzaj takiego porządku, jakiejś takiej utopii. Ja w swoich realizacjach chyba najbardziej poszukuję otwartych, pustych przestrzeni, więc są to albo pustynie, takie jak Gobi w Mongolii czy Sahara, ale też solniska, czyli słone jeziora wyschnięte, jak w Uyuni w Boliwii, gdzie byłem w zeszłym roku, czy pustynia Atacama w Chile. W moich pracach dosyć istotne są obrzeża miast. To tam znajdują się wszelkiego rodzaju nieużytki, skwerki, a może nawet i poprzemysłowe hałdy. Na nich obecnie tworzy się niesamowita struktura roślin. Tworzą się parki czy mikroekosystemy. I to jest bardzo interesujące. Mutanty. To jest industrialne mutanty rośliny. No nie wiem, czy one... Wiesz, no z drugiej strony one nie są, one jakby zazieleniają, czy wypełniają tą przestrzeń. To jest niesamowite, że człowiek z racji tego jakby nie czuje, znaczy daje, jest to przestrzeń, w której właśnie rośliny bezkarnie mogą ją zajmować, że nikt ich nie rozlicza, nie wycina, nie interesuje się, ponieważ są nieużytkami i to jest intrygujące właśnie, że człowiek nie wpływa na to, jak one sobie tam tworzą ten system. Wydaje mi się, że to jest, może być jedno i to samo, czyli metamorfoza, która doprowadza do rozkładu, przemiany. I jest to inspirujące oba te zjawiska, zwłaszcza kiedy się łączą w jedno. Zależy pod jakim względem, bo metamorfoza oczywiście jest inspirująca pod warunkiem, że jest to metamorfoza taka, jak ma miejsce w okolicach Ronda w Katowicach, gdzie powstają jakieś sensowne miejsca, które są pozytywne dla samego miasta. Natomiast gdy powstają takie miejsca właśnie jak galeria w miejscu, gdzie był stary, brutalistyczny dworzec, no to jest to ewidentnie zgubne i nie zgadzam się z czymś takim. I jest to właściwie przykre dla mnie. Natomiast rozkład miasta, no... Rozkład miasta na pewno mnie nie inspiruje, no bo mnóstwo właśnie w Katowicach budynków w rodzaju juniora,
czy właśnie Brutala, czy różnych takich postkomunistycznych budynków, które w sumie mają dużą wartość, zostaje burzona i na ich miejsce powstają jakieś makabry. Więc zdecydowanie metamorfoza, ale ta pozytywna. Wydaje mi się, że to może znaczyć coś bardzo podobnego w zależności od tego, co czy jak adaptujemy się do pewnych zmian. W takich okolicznościach zmiany zawsze coś próbuje się ukrywać, zaszywać i w jakiś sposób zapominać. Zdecydowanie rozkład. Wydaje mi się, że ten rozkład zawiera w sobie tą metamorfozę, a jest ona jeszcze podszyta takim kontekstem pochłaniania przez naturę tego, co do niej wcześniej należało, czyli tej struktury miasta. To mnie najbardziej interesuje, czyli właściwie wydaje mi się, że to pochłanianie odbywa się od obrzeży, czyli od zaplecza tego miasta. Oj, metamorfoza Katowic. No ale znowu rozkład. Samo to słowo, co oznacza rozkład, jest... Myślę, że rozkład jest trochę częścią metamorfozy, takich na przykład Katowic albo w ogóle jakiegokolwiek miasta. Coś musi się rozpaść, żeby coś innego można było stworzyć na danym obszarze. Więc chyba metamorfoza, bo ona łączy w sobie te dwie definicje, tak mi się wydaje. Jakby jesteśmy świadkiem tego, jakby widzimy zamykające się jakieś tam obiekty poprzemysłowe, czy w ogóle architekturę, która straciła swoją funkcję i już nikt nie chce się z nią interesować, albo im po prostu nie opłaca się to robić i nagle natura wchodzi i zaczyna robić tam, jak gdyby rządzi się swoimi prawami, albo po prostu przychodzi ktoś inny i tworzy, nadaje jakąś nową funkcję, no to jak gdyby ten rozpad jest jakimś tam zalążkiem tworzenia czegoś nowego i to jest chyba inspirujące w tym naszym tutaj industrialo, postindustrialu górnośląskim. No, wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy wzrokocentryczni najbardziej, czyli jednak wizualna strona za tym wzrok. W przypadku Katowic jest chyba u fundamentów podstaw istnienia miasta w całości. No i aktualnie, jak wiemy, odchodzimy chyba od przemysłu jako głównej gałęzi ludzkich zajęć, czynności, ale jest to dziedzictwo, z którego wyrastamy. No zdecydowanie w wzrok, bo chyba wydaje mi się, że moja pamięć raczej opiera się na wzroku i raczej tak zapamiętuję miasta, to mi pozwala je oceniać. Dźwięk raczej chyba nie jest tak ważny. Myślę, że tak przemysł na pewno wprowadził jakby przełom, to, że taką jakby ten taki fakt, że miasto w nocy nie śpi, że jest jakby cały czas takim mechanizmem, który funkcjonuje i to jest coś, jest jakby to jest taka najbardziej najwidoczniejsza zmiana, jakby, która gdzieś tam się z tego wyniknęła jakby z przemysłu i też w tym kontekście jakby dla mnie interesujący jest ten element takiej pozornej logiki miasta, w której wszystko jest nadzorowane i pojawia się pewna nawet czasami wypreparowana gwałtowność czy jakieś tempo, które wynika jakby z tego mechanizmu. Ale też w każdym miejscu są takie miejsca, które jakby znajdują się poza tą kontrolą, poza tym nadzorem, poza ochroną. I te miejsca jakby dla mnie są dosyć ciekawe i to chyba się też przekłada na pracę, która jest pokazywana w ramach wystawy. No, dla mnie niewątpliwie jest to zmysł wzroku. To jest pierwszy taki bodziec, którym
na który reagujemy, ale bardzo istotne, na przykład po ostatniej podróży do Indii, wydaje mi się, zmysły zapachu i smaku, gdzie doświadczanie różnych kultur za pomocą tych zmysłów jest równie intensywne i można je pamiętać o wiele dłużej. Ale również wszystkie zmysły, jakby nie było, nazywamy słowem. Czyli słowem o nich informujemy i dzięki mowie czy piśmie jesteśmy w stanie o tych innych zmysłach opowiadać, więc to słowo jest tutaj istotne. A przemysł w kontekście Śląska jest bardzo istotny, bo to właściwie dzięki naszemu regionowi tutaj na Śląsku budowano całą Polskę, więc nie tylko Śląsk, ale wszystkie inne tereny Polski dzięki fabrykom i górnictwie są rozwijane. Co jeszcze przemysł mógł wnieść? No, na pewno wiąże się z pewną strukturą wpływającą na obyczaje danego terenu. I tak samo jest to związane właśnie z hutnictwem, z górnictwem, z wyrobnictwem stali. Przemysł jest ważnym elementem, ale i tak zostanie pochłonięty przez naturę. Ponieważ jakby ogród czy ogólnie świat przyrody jest bardzo, można na wielu płaszczyznach za pomocą wszystkich zmysłów tak naprawdę badać świat przyrody i bardzo trudno byłoby mi wskazać jeden konkretny zmysł. Z pewnością dla mnie to zmysł smaku jest chyba, smak jest niesamowicie intrygujący, ale tak naprawdę każdy inny również. No, ciężko jest wybrać ten jeden, ponieważ przyroda ma tą wielopoziomowość, jeżeli chodzi o odbieranie jej. No bez węchu nie czujesz smaku takiego. No ale nie zainteresujesz się jakimś obiektem, jak go nie zobaczysz, jak nie zobaczysz tego koloru, nie powąchasz, nie usłyszysz. Nie ma takiego. Nie ma takiego jednego zmysłu. Fascynujące jest to, jak to wszystko szybko poszło i jak cały świat się rozwinął, oczywiście jaką energię wytworzył i masę wszystkich rzeczy, ale fascynujące w negatywnym tego słowa znaczeniu albo w negatywny sposób jest to, jak szybko ludzie zapomnieli, jak istotna jest natura w ich życiu i jak to powinno być zbalansowane. Teraz być może troszeczkę do tego wracamy, bo już jak gdyby wszystko, co przemysł zrobił, czerpiemy z tego korzyści, natomiast wtedy nikt się nie zastanawiał nad tym, jak się czuje, jaka jest jakość życia, czy się wycinało drzewa, czy nie. Wszystko było robione pod dyktando zarobków. Po prostu postęp, jak gdyby postęp był takim tym słowem kluczem. Ludzie byli zafascynowani, że pracują z maszyną, że to wszystko się rusza, jest takie piękne, wielkie i do przodu. A nie było tej refleksji w ogóle, gdzie żyjemy, po co.